Siemanko, z tej strony Piotrek. Tutaj, jak Wam wspominałem, robimy miejsce na jałówki. Mamy tutaj taki budyneczek, że tak powiem, kanciapkę po dawnej stacji paliw tutaj u nas. I będziemy to zaatoptowywać pod jałówki tutaj nasze. Tutaj robimy jakieś drobne naprawy. Chłopaki już zaczęli, bo ja trochę miałem roboty. Tutaj o słupki do furtki. Jedne zaraz zalewają chłopaki, drugi. I dam na 2-3 sztuki, akurat miejsce będzie w sam raz. Tutaj dobrze, bo będą miały tak jak na zimnym wychowie. W lato też będą miały dobrze. Tutaj chłopaki działają. Tutaj słupek żeśmy poprawili, bo ja go kiedyś uszkodziłem, bo tutaj zazwyczaj było tak, że jakoś słomę żeśmy przechowywali, żeby po prostu sucha była dla cielon. To zawsze tutaj była pod tym daszkiem. A teraz tutaj mówię, że trzeba to wykorzystać by było, bo tak to stoi, to puste teraz. A teraz będą tutaj nasze jałówki. Także my tutaj te dziury będziemy łatać. Furtkę chłopaki też już będą tutaj przerabiać. Także za 2 tygodnie, może za tydzień, jak dobrze zastygnie, to powiesimy. Słupki te tutaj do furtki są z odzysku. Tak jak mówiłem, tutaj też chcę to zrobić, żeby to było w miarę tanio, a nie wywalać kosztami. Tak to sobie wygląda. Ja chłopakom tutaj nie będę przeszkadzał, bo chłopaki chcą robić, będą kręcić, a nie mają jak. Także zapraszam Was na dalszą część, gdzie tutaj trochę więcej roboty będzie zrobione. Tutaj, jak widzicie, już jest wszystko pospawane, zrobione. Chłopaki skończyli. Teraz to sobie musi wszystko razem tak postać. Ja to teraz w sobotę to nie, bo w sobotę będziemy obornik wyrzucać, ale w poniedziałek, wtorek, jak będzie ładna pogoda, to będę chciał to wyczyścić, może pomaluję nawet. Bo trzeba to zabezpieczyć, żeby to po prostu było zabezpieczone, zanim jałówki tu po prostu wejdą. No i 3 sztuki na razie będziemy chcieli wpuścić. Mówię, 3 sztuki, to myślę, że tak akurat będą miały miejsca. Tutaj, jeżeli chodzi o media, to woda na razie będzie tak zrobiona, że zrobię z wanny, albo może jakiś baniak mi się uda kupić i go przetnę i zrobimy. Ale docelowo po prostu będę chciał tutaj zrobić poidło, bo jest plan taki, żeby jeszcze tutaj z boku zrobić coś podobnego, też na takie właśnie małe. Także zobaczymy po prostu co i jak. Myślę, że to źle tak nie wyszło. Fajnie nawet wygląda. Wiadomo, tam jeszcze jakieś poprawki na koniec trzeba będzie zrobić. Ale cieszę się, że udało się to zrobić wszystko tak, że z tego co po prostu tutaj było, nie? Bo słupki to też żeśmy kupili po prostu akurat na złomie były takie. W cenie złomu żeśmy kupili. Brama tutaj była, bo już po prostu za wąsko było i będziemy ją poszerzać. Także bramę żeśmy wykorzystali. Tutaj też poprzeczki to takie stare były, także Przemek tutaj pospawał wszystko. Myślę, że naprawdę nieźle to wyszło. Tutaj też jutro akurat to wszystko tutaj wyskrobię, żeby same płytki było. Umyję się. Tutaj dookoła tego też będziemy sprzątać, żeby po prostu tu nic nie stało. I tyle. I będziemy po prostu kończyć powoli. Jak będziemy już jałówki wpuszczać, też Wam coś z tego nagram. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Tutaj jeszcze żeśmy pospawali takie poprzeczki, żeby po prostu gębnie wystawiały, bo tak to zaraz będą po prostu skrobać i żeby zaraz nie było, że słupek po prostu wywalą, bo to wiadomo jak to jest tylko zwierzę, będzie stało, szarpało. Tak to mówię, dobrze jest, furtka akurat była, tak jak mówię, dlatego z szerokością już żeśmy nic nie kombinowali. Jedynie poprzeczki. Tutaj niektórzy mówią, że jak żeśmy robili, że może będą trochę przywąskie, ale to jest tylko 2 cm mniej jak tutaj u nas pod wiato, także myślę, że będzie akurat. Myślę, że będzie akurat, bo tak jak mówię, to jest taki plan, żeby to było na cielęta, żeby po prostu ten kawałeczek wykorzystać i mam nadzieję, że to będzie po prostu fajnie. Tak już tutaj wygląda to w finale, że tak powiem, końcowym. Z
ściany pobiałkowałem, może nie jest to tam zrobione jakoś idealnie, ale chciałem, żeby to po prostu odkazić. Tutaj z brzegu jest świeżutka słoma, tutaj z tyłu jest to, co było na wierzchu akurat, bo tak jak mówiłem, tutaj jakieś słoma czy tam siano kiedyś tutaj było trzymane tak na szybkiego. To było suche, dlatego tam na końcu pościeliłem. Tu jest słoma. Tutaj jeszcze fajna sprawa. Moja córka przez przypadek odkryła. Tu jest wszędzie płytki, co tu jest relinka. Także to jeszcze tylko muszę doczyścić. Tutaj o, powywalałem już część tej ziemi, ale to przyjadę ładowaczem i ładowaczem to tutaj pozgarniam. Także o, tutaj fajnie taki jakby chodnik jest. To dobrze, bo tak jak mówię, no musiał być to jakiś pewnie podjazd przy tym, jak tutaj była ta stacja paliw. Ale mówię, ja nawet nie wiem, w którym miejscu stały tutaj nawet te dystrybutory, bo to już wszystko było tak zdewastowane, jak ojciec to kupił, że to się opisać nie da. Ale myślę, że chyba tak źle nie wyszło. Tutaj mówię, dzisiaj będzie taki dzień sprzątający, bo to wszystko to, co tu dookoła stoi, to chcę po prostu posprzątać. Tutaj jeszcze furtka. O, i tak to sobie wygląda. No, mi się wydaje, że chyba nieźle wyszło. Mam nadzieję, że tutaj... A, tylko obgarnę i zaraz będziemy tutaj przeprowadzać jałówki. Tutaj trochę mi się zafajdoliło tutaj wapnem, no ale to przy malowaniu po prostu trochę, ale to będzie jeden deszcz i to zaraz tego nie będzie. Także tak to sobie wygląda. Fajnie, tutaj się cieszę, że tutaj są te płytki betonowe, ale to wiadomo, zanim jeszcze krowy przeprowadzę, to muszę tutaj powymiatać, zrobić, żeby tej ziemi tutaj nie było. Może nawet karczera przeprowadzę i tutaj umyję. Zobaczę jeszcze, no. Też się cieszę, że tutaj te trylinki są. Dobrze, bo i kulkę będzie można postawić na beton, a nie na ziemi, żeby nie gniło. Także tak to sobie jest.